Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, surprise, niespodzianka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zobaczę, czy ktoś tu w ogóle jest, czy ktoś tutaj jest o tej godzinie 19. Pomyślałam, że wskoczę oczywiście spontanicznie i zrobię tutaj takiego szybciutkiego live'ika, więc zanim się tu pokażecie, bo jeszcze nikogo nie widzę, to tak, słuchajcie, dzisiejszy temat, o którym chciałam porozmawiać, bo na pewno zauważyliście, że bardzo dużo osób wygrywa w zdrapki. Słuchajcie, że tam gracie w totolotka i tak dalej, prawda? O, cześć tutaj, hej! Beatka, Sylwia, Jezu, ja zawsze zapominam. Chyba masz Sylwię, prawda? Bo tak masz napisane SK. Wydaje mi się, że jest Sylwia, przepraszam, ale Sylwia. Klaudia, co to za niespodzianka? Tak, wskoczyłam, bo będę robić zaraz o 20 live'a na grupie szkoleniowej, więc tutaj pomyślałam, szybciutko jeszcze zrobię. Beatka, druga Beatka, Kasia, Ania, jeszcze jedna Ania. O, Magda, cześć, cześć. Słuchajcie, dobrze, witam się z Wami serdecznie, bardzo witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dobra, to jak już jesteście, Boże, Was już tyle tutaj jest. Słuchajcie, to znowu, jeżeli jest to pierwszy Twój live, to napisz proszę, że jest to Twój pierwszy live i jeśli też tak jest, to od razu bardzo serdecznie zapraszam Cię, żebyś sobie wszedł do modułu. W grupie mamy moduły, zaraz jak się wejdzie do grupy, to są moduły i w modułach masz wszystkie moje live'y zatytułowane i są od 1, ten będzie live'em 27, czyli po prostu musisz sobie je obejrzeć od początku do końca, czyli wiadomo, wskoczyłeś na ten, ale wróć sobie tam. I teraz mamy bardzo dużo znowu nowych osób, więc jeżeli jeszcze się gubicie, w ogóle nie wiecie, o co chodzi, wskoczyliście do grupy, tu jakieś afirmacje, tu ludzie wrzucają swoje sukcesy, tu totolotki, tu zdrapki, tutaj jakieś inne rzeczy, to nie przejmujcie się, słuchajcie, bo na pewno jesteście w ogóle zagubieni, nie wiecie, o co chodzi. Trzeba wejść do modułów. W modułach wszystko jest, słuchajcie, nagrane w moich live'ach, gdzie ja tłumaczę po kolei. Każdy live jest zatytułowany, można sobie do tego wracać. Trzeba po prostu zrobić te kroki. Trzeba po prostu zrobić to od początku. Również w zakładce tematy są moje posty. Posty, bo to się, one się nazywają ważne posty Marty o pieniądzach. To też sobie przeczytajcie te posty, bo tam też są bardzo fajne informacje i jeżeli jest ktoś taki, kto nie wie, dlaczego mu jeszcze nie wychodzi, to po przesłuchaniu live'ów i tak samo po przeczytaniu tych postów na pewno coś kliknie i na pewno będziecie wiedzieć, dlaczego coś nie wychodzi. Także słuchajcie, jak dopiero znaleźliście tutaj w tej grupie, to musicie przerobić to. To nie jest tak, że my się tu tylko patrzymy na zdjęcia, słuchajcie, pieniędzy i mówimy afirmacje i to wszystko. Tutaj trzeba zrobić robotę. Po prostu trzeba zrobić robotę. Pracujemy nad głową. Okej. Już sobie popatrzę jeszcze. Joasia też. Okej. O, Dorotka jesteś! Jak mi miło. Jak mi miło. Chyba pierwszy raz Cię widzę na moim live'ie. Dobra. Słuchajcie, więc tak. Szybko tutaj do tematu oczywiście przechodzę. Więc tak. Jak to jest z tymi właśnie zdrapkami, z tymi totolotkami, z tymi sukcesami i z tym wszystkim, tak? Bo widzę, że tutaj są osoby, które są na przykład na grupie tam, nie wiem, 2-3 dni i zadają pytanie, bo jeszcze są pogubione, czyli tak mówię, kochani, moduły, przesłać moje live'y do bólu, że tak powiem. Tak jak ja już wspominałam 50 razy, ja słucham moich mentorek, jak zasypiam o 2 w nocy, to po prostu Katrina, ja śpię, a Katrina mi leci, tak? Do snu po prostu, jakbym, nie wiem, słuchała jakieś bajki. Więc rano wstaję, słucham sobie na przykład Amandy, więc cały czas słucham, cały czas, aż mi po prostu to kliknie. I czasami wydaje mi się, że rozumiem, ale nie rozumiem. Dopiero za jakimś czasem po prostu załapię. I tutaj te osoby, które mają sukcesy, to one po prostu przesłuchały te live'y i zastosowały to, co ja mówię. Zastosowały to, co ja mówię i są te rezultaty. I teraz, o co chodzi z tymi totolotkami, z tymi zdrapkami, słuchajcie. Ja tłumaczyłam w którymś z live'ów, nie pamiętam już dokładnie gdzie, o co z tym chodzi. Mianowicie, jeżeli jesteś w energii pieniądza, to jest czas, żeby zagrać sobie w totolotka, to jest czas, żeby na przykład kupić sobie zdrapkę. A jak Ty czujesz, że jesteś w energii pieniądza? Bo czujesz po prostu, że masz te pieniądze. Czujesz to. Tak? Też w jednym z live'ów tłumaczyłam, nawet nie jednym, co to jest być w energii pieniądza, a co to jest być w braku. W braku jesteś, kiedy ciągle Ci brakuje, stresujesz się, sprawdzasz konto, mój Boże, skąd wezmę te pieniądze, tak bardzo potrzebuję teraz tych pieniędzy. Przed rachunek, o matko, co ja mam zrobić, jak ja mam to zapłacić, nie mam pieniędzy, co to teraz będzie, ja nigdy nie mam pieniędzy, tragedia. Tu jesteś w braku, tak?
Natomiast w energii pieniądza jesteś wtedy, kiedy jesteś wdzięczny za tą wypłatę, którą dostałeś, za to jedzenie, które masz, za to, co, nie wiem, za to, że dostałeś zniżkę w sklepie, za to, że, nie wiem, coś tam dostałeś za darmo. Jesteś wtedy w energii pieniądza, jesteś wdzięczny za to, co dostajesz, czyli za te nawet malutkie rzeczy. Wtedy jesteś w energii pieniądza. W energii pieniądza jesteś, kiedy dostajesz wypłatę. Dostajesz wypłatę i jeżeli się z niej cieszysz, to jesteś w energii pieniądza. Ale jeśli jesteś, o Boże, dostałem wypłatę, ale to tylko 2000 albo tylko 3000, a czemu to nie jest więcej, no to nie jesteś w energii pieniądza na pewno. Więc, moi drodzy, kupowanie totolotków, kupowanie zdrapek, to robimy tylko, kiedy czujemy się super ekstra, czujemy się super w energii pieniądza, czujemy się super szczęśliwi, super happy, radośni i tak dalej, okej? Okay? Wtedy to robimy. Ale też pamiętajcie, że żeby mieć dużo pieniędzy, to nie możecie myśleć, że tylko duże pieniądze przyjdą przez wygranie w totolotkę albo w zdrapkę. W ogóle tak nie myślcie. Ja też gram, słuchajcie, kupuję sobie zdrapki, kupuję sobie tam totolotki, ale ja kupuję wtedy na przykład, kiedy przechodzę sobie gdzieś tam po sklepach i tak się czuję bardzo na bogato i mówię, a kupiłabym sobie zdrapkę, bo się czuję super, na pewno coś wygram. Słuchajcie, kupuję ostatnio przez 4-5 dni, dzisiaj też kupiłam i praktycznie codziennie, chyba codziennie wygrałam, tylko może przedwczoraj nie wygrałam czegoś i się śmieję sama do siebie. Dzisiaj też kupiłam i też wygrałam. I mówię, mamo, znowu wygrana. I się śmieje. Nie są to jakieś wielkie tam, wiecie, 5, 20, 50, 40, 70 zł, różne. Ale po prostu, kiedy zdrapuję, to wiem, że wygram, nie? I już sobie wpisuję na plusik. Ale to jest taka zabawa. Czy zabawa? No, po prostu kupuję, bo mam ochotę kupić i wiem, że pewnego dnia będę zaskoczona bardzo dużą kwotą. Ale nie kupuję, dlatego że nie mam pieniędzy, to muszę zagrać w totolotka. Bo bardzo dużo ludzi to robi, że po prostu... gra w totolotka, myśląc, że wygra ogromne pieniądze, ale jest cały czas w braku. I to jest najgorsze, co możesz zrobić, to być w braku i grać w totolotka. Bo ty i tak jesteś zablokowany na pieniądze. To na co grać w totolotka, jak i tak nie wygrasz? Natomiast kiedy czujesz się super, kiedy właśnie jesteś mocno w energii pieniądza i te pieniądze do ciebie przychodzą, to jest czas, żeby grać w totolotka. Dlatego tyle ludzi, czy kupować zdrapki. Dlatego tyle ludzi tutaj wrzuca właśnie teraz te zdrapki, bo słucha tych moich live'ów, zastosowuje to, co tam mówię. I proszę bardzo, jakie rezultaty. Non stop po prostu ktoś coś dostaje, czy jakieś tam zwroty, coś się cały czas dzieje właśnie dlatego. Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj chciałam powiedzieć, to jest, tutaj ktoś zadał przed chwilą pytanie, tylko ja chyba jeszcze go nie zaakceptowałam, wydaje mi się, bo wskoczyłam szybko na live. Mianowicie o wizualizacji. Co z tą wizualizacją, że dużo osób nie potrafi jeszcze tego robić, czy to w ogóle powinno się robić, jak to robić, że nie bardzo to czuję. Słuchajcie, z tą wizualizacją to jest tak, że im bardziej jesteś w braku, w energii braku pieniędzy i wtedy wizualizujesz, to będziesz w jeszcze większym braku pieniędzy. Nigdy nie wizualizujemy, gdy czujemy się w braku. Nigdy. Bo dodajemy energii tylko temu jeszcze więcej. Po prostu nie będziemy się czuć lepiej. Najpierw, kiedy my jesteśmy w braku, to my musimy się uspokoić. My musimy się uspokoić, okej? Okay? Wiem, że teraz na ten moment nie mam pieniędzy, okej, jest okej. Ale spokojnie, sytuacja jest tylko tymczasowa, to wszystko się zmieni, wszystko jest pod kontrolą. Jestem w tej grupie Pokochaj Pieniądze, słucham live'ów, piszę afirmacje, słucham tego, staram się zmienić swoje myślenie, powoli, wszystko z czasem, to jest proces, czyli Twoim zadaniem jest uspokoić się, a nie robić jeszcze więcej wizualizacji, jeszcze więcej pisać, bo i tak jesteś w braku, to jest bez sensu. Musisz wrócić z powrotem do energii pieniądza. I znowu, jak wracasz? Musisz być wdzięczny. Cały czas to powtarzam. Dziękuję za to, że jestem zdrowa. Dziękuję, że mam dach nad głową. Dziękuję, że mam samochód. Dziękuję, że mam zdrową rodzinę. Dziękuję, że mam wypłatę. Dziękuję, że mogę kupić sobie to i to. Małe rzeczy. Zaczynasz od małych rzeczy. Za każdym razem, gdy jesteś w braku, musisz wrócić do wdzięczności. I ta wdzięczność spowoduje, że będziesz się po prostu będziesz czuć w sercu taki spokój i taką ulgę. I wtedy dopiero w tym momencie możesz zacząć sobie wizualizować, wyobrażać sobie, jak już czujesz się lepiej, to wtedy wizualizujesz sobie, że nie wiem, tam dostajesz jakąś pracę, czy dostajesz podwyżkę, możesz sobie wizualizować. Przed snem zawsze to mówię, liczymy pieniądze, na przykład wszystko, co zabieramy ze sobą, słuchajcie, do snu, to zabieramy od razu do naszej podświadomości. To jest bardzo ważne, więc my nie, nigdy nie... Teraz tu mam jakieś pytanie, ale nie widzę.
Nigdy, jak leżycie sobie w łóżku przed snem, nie rozkminiajcie problemów waszego życia, w ogóle żadnych, ani finansowych, ani nic takiego, bo wy to po prostu zabierzecie sobie ze sobą. Nakarmicie tym podświadomość, która już od następnego dnia będzie działała, żeby właśnie przyciągnąć, prawda, zrealizować dokładnie to, o co prosicie, czyli jeszcze więcej problemu lub jeszcze więcej braku pieniędzy. Kasia pisze: ja czasami mam takie dziwne uczucie, coś mnie pcha, tak jakby ktoś kazał mi iść po zdrabkę. To jest dość dziwne, bo idę tak, jakbym była tego zupełnie nieświadoma i właśnie wtedy wygrywam. Nie wiem, jak to nazwać. To jest intuicja, to jest ten impuls. To jest to, dlatego ja też bardzo często mówię, żeby słuchać swojej intuicji, żeby słuchać swojego serca. To jest ten impuls, to jest coś takiego, że ty czujesz, że ty musisz to zrobić, więc jak ja właśnie czuję się też dobrze, to wiem, że muszę to zrobić, że fajnie by było, kupię sobie tą zdrabkę, bo ja nawet nie kupuję to do lotka, ja kupię sobie zdrabki, tak po prostu, tylko zdrabki. Kupuję po prostu te zdrabki, bo czuję. A czasem jak, a jeżeli ja nie czuję, jeżeli czuję, że nie chcę, to nie robię tego, nie kupuję, bo to jest takie, to trzeba po prostu sobie poczuć, że chce się kupić, tak? Cześć Żaneta. No to dobrze, że jesteś wdzięczny, to bardzo dobrze, że jesteś wdzięczny. Dlatego ja wizualizuję, gdy odmawiam wdzięczności wieczorem i rano, ale ja i tak jestem wdzięczna, jestem zawsze... Ale ja i tak wdzięczna jestem zawsze za wszystko, co mam. Tutaj właśnie mi się nie rozwija dalej komentarz, Beatka. Ale dobrze, to ja potem przeczytam. Agata, mamy trenować umysł i myśli. Mistrz też kiedyś był uczniem przecież. No oczywiście, że tak. Każdy się uczy. My się, słuchajcie, cały czas uczymy. To jest proces. Zauważcie, ta grupa ma tylko 4 miesiące. Tylko 4 miesiące, a już widzę, jakie macie rezultaty, już widzę, jakie są po prostu zmiany w Was. Ta grupa jest tak pozytywna, ona po prostu podnosi energię, Waszą energię. Osoby, które wchodzą do tej grupy, one po prostu, ich energia się podnosi, dlatego że czytają te sukcesy i pieniądze i słuchają moich live'ów i moja energia podnosi Waszą energię. Nie macie tak, że czujecie się po prostu lepiej, jak posłuchacie mnie, gadam tam do Was 40 minut i podnoszę Was na duchu, to nie czujecie się potem, wow, czuję się super, mogę zdobywać świat. Nie macie czegoś takiego? Bo ja się właśnie tak samo czuję, jak słucham moich mentorek. To jest to. I tutaj nie ma hejtu w ogóle w tej grupie. Zauważyliście to? Nie ma hejtu w tej grupie w ogóle. Tu wszyscy po prostu siebie wspierają i to jest to. I to również pomaga wyjść Wam po prostu wyżej. A moja intuicja obraziła się od czasów, kiedy razem nie posłuchałem. To nie jest tak, że ona się obraziła, tylko żeby słyszeć swoją intuicję, to musisz się wyciszyć. A jeżeli na przykład siedzisz i oglądasz cały czas telewizję, oglądasz filmy, cały czas jesteś zajęty czymś, czy cały czas pracujesz, tak? To ty nie słyszysz, jesteś cały czas w biegu, to nie słyszysz intuicji. Żeby usłyszeć swoją intuicję i nowe pomysły, musisz się wyciszyć, musisz pójść, nie wiem, gdzieś do parku, nad rzekę, poleżeć w spokoju w ciszy albo poleżeć w łóżku w ciszy, na przykład przed snem, totalnie w ciszy i nie myśleć o niczym. Ty musisz się wyciszyć, żeby ją usłyszeć, bo jeżeli cały czas jesteśmy w biegu, non-stop mówię, praca, dom, praca, zakupy, dzieci, to tu na pewno nie słyszymy, ona jest po prostu zagłuszona, ona chce się dobić do ciebie, ale ona nie może, bo ty się w ogóle nie zatrzymujesz, więc trzeba się zatrzymać i zapisywać swoje pomysły. Dominika, mam tak samo jak Kasia. Ania, hej, dobiegłam, no super. Dostałam wypłatę, tańczę ze szczęścia. Kasia, super, super, super. Należy zwizualizować, że się rozwija komentarze. No dobra, no. Niektóre się już rozwijają właśnie, wiesz? Cieszę się, wszystkim jestem wdzięczna. Wiem, Kasia, że ty jesteś bardzo pogodna i w ogóle super. To ja wiem. Zawsze miło popatrzeć na live'y, Kasia. Beatka, dziękuję Ci bardzo, diamencie mój. Jedynie co słyszę, to pisk w uszach 24/7. No musisz się wyciszyć, musisz po prostu. Na spokojnie. Beatka, dajesz zawsze pozytywną energię, przynajmniej dla mnie. Dziękuję, 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 dziękuję bardzo. Słuchajcie, sekundeczka. Pamiętajcie, osoby, które zamówiły kubki, wszystko jest w drodze, nic się nie martwcie, są wysyłane na bieżąco. Mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać, między innymi, jak ktoś chce, to na stronie pokochajpieniądze.pl. Za granicę też wysyłamy. Słuchajcie, więc tak,
Dziękuję bardzo. Ania, zaraz się widzimy na szkoleniu. Także tutaj już, kochani, tak na ten sam koniec, tak jak powiedziałam, że osoby, które dopiero zaczynają, czy osoby, które są tam, nie wiem, 2 miesiące w grupie, jeszcze coś tam się nie dzieje, nie ma, chociaż szczerze to mi się wydaje, że jak ktoś już jest od początku w tej grupie, to nie wierzę, że nie ma żadnych rezultatów. Na pewno coś się zaczyna dziać, bo to jest niemożliwe, żeby się nic nie działo. Jak się siedzi w tej grupie, widzi to wszystko, ogląda te pozytywne posty, ogląda te live'y, czyta komentarze, patrzy na te sukcesy, stosuje wszystko, co mówię, czyta te afirmacje, działa tutaj w tej grupie, jest po prostu, wy absorbujecie energię tej grupy, bo wszystko jest energią, więc moja energia emanuje tutaj przez ten ekran do Was i przez to Wy czujecie się super, tak? I ja tak samo i powinniście szukać osób, które również podnoszą po prostu Waszą energię. Nie tacy, co dołują, mówią, że Wy nie możecie czegoś zrobić, tylko Wy macie się otaczać osobami, które mówią, że właśnie tak, Wy możecie wszystko osiągnąć w życiu. I jeśli nie macie takich osób w domu, to szukajcie takie osoby nawet na internecie. Nawet na internecie, bo ja tak samo przecież moje dwie mentorki, ja ich nie znam osobiście, ja po prostu znalazłam je przez internet, a jeżeli zaczynacie działać już w tym temacie, zaczynacie słuchać tego, zaczynacie się uczyć, to dostaniecie, pamiętajcie, energia idzie za uwagą, czyli im więcej chcecie się uczyć, tym więcej wiadomości zaczniecie znajdywać. Będą Wam się pojawiać różne rzeczy na Facebooku, czy na YouTubie, nagle się okaże, że wszystko będzie na temat prawa przyciągania i Wy pomyślicie, Boże, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, tak? No bo Wy przyciągacie to właśnie, o czym jak najwięcej myślicie. Paula pisze, nie wiem, o czym mowa, bo dopiero weszłam, ale muszę napisać, że pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to po prostu ta moja energia tak bije. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ania pisze, dzieje się, dzieje. Od kilku dni zapisuję afirmację i boli mnie głowa. Słuchaj, jeżeli przede wszystkim to nie jest tak, że to trzeba robić codziennie, jak napiszecie afirmacji, to po prostu coś się nie wydarzy. Nie. Jeśli czujesz, że jest tego za dużo, bo można robić za dużo, jeżeli codziennie to piszesz, że po prostu jesteś już zmęczona, to nie rób tego, zrób sobie przerwę. 1-2 dni. Od kilku dni zapisuję afirmację. Aha, dobra. A co jeśli ja myślę o jednym produkcie i przez to nie ma drugiego produktu? Nie rozumiem. A jeśli ja myślę o jednym produkcie i przez to nie ma drugiego produktu i inni muszą szukać gdzieś indziej? Nie wiem, o czym mówisz, nie rozumiem za bardzo. Ja to mam szczęście, bo trafiłam na live na żywo. Dziękuję. Agata, ładny makijaż. Wszyscy mi mówią to od wczoraj, jak byłam na grupie Filipa. No nie wiem, coś tam pokombinowałam. Dziękuję. Dziękuję, Kasia, dziękuję. No właśnie, Marta. Tak, dokładnie. To jest coś takiego, że jeżeli zaczynasz tutaj myśleć w pewnym kierunku, to nagle z każdej strony po prostu wszystko jest na temat prawa przyciągania. Pójdziesz do księgarni i trafisz na książki, których wcześniej po prostu w ogóle nie widziałaś. I nagle to będzie też o prawie przyciągania. Więc to jest jak najbardziej normalne. Czyli dokładnie, jeżeli uczeń jest gotowy, dobrze mówię, to nauczyciel też się pojawia. I właśnie tak, takim sposobem też na pewno znaleźli się tutaj w tej grupie, bo nie sądzę, że tu są osoby takie totalnie z przypadku. Myślę, że tu są osoby w tej grupie, które już wiedziały coś tam na temat prawa przyciągania, chociaż są takie, co w ogóle nic nie wiedzą, ale zauważcie, że wszystko jest energią, więc Wy zostaliście tutaj po prostu jakby no, jak magnes przyciągnięcie do tej grupy z jakiegoś powodu, bo musieliście się zastanawiać nad swoimi finansami, musieliście rozmyślać na ten temat, jak mieć więcej pieniędzy, musieliście po prostu coś na ten temat myśleć i w ten sposób zostaliście naprowadzeni po prostu na tą grupę. Dobra, moi drodzy kochani, ponieważ ja wskakuję za momencik już na grupę szkoleniową, także żegnam się z Wami i co, bardzo dziękuję, że jesteście w tej grupie, cieszę się z każdego Waszego sukcesu. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli jest coś, czego nie rozumiecie, chcielibyście, żebym zrobiła live na ten temat, to bardzo chętnie, ja chyba zaraz wrzucę tutaj taki post, żebyście pisali pytania, to ja po prostu będę robić live i będę rozwijać to, będę Wam to pomagać zrozumieć, tak? Na przykład jeśli myślę o długich spodniach do kupienia, a w ogóle nie myślę o krótkich spodniach, to ktoś to chciał, ale pamiętasz, że rozmawialiśmy, ktoś chciał krótkie spodnie, musi szukać gdzie indziej. Pamiętasz, że wczoraj z Filipem zrobiliśmy live na temat równoległej rzeczywistości? Te spodnie są wszędzie, pamiętaj, w każdej rzeczywistości. Także powróć do tamtego live'a. Myślałam przez 3 dni o książce Kody Podświadomości, dzisiaj zamówiłam ze zniżką 49%. No, 28, proszę bardzo. Pięknie.
Beatka przy dokładnie tak, nic na przymus, na lepiej z radością w sercu. Właśnie tak jest. Pamiętajcie, że energia serca jest zawsze najsilniejsza. Agatka, z prawem przyciągania, że wszystko widzisz na ten temat dookoła, to tak jak z reklamami na internecie. No tak, 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 tak. Tak, dokładnie, Agatka, tak jak ty mówisz. Dokładnie tak jest. Także moi drodzy, słuchajcie, nie poddawajcie się, jeżeli coś wam jeszcze nie idzie, słuchajcie moich live'ów. Po prostu teraz to będzie 27. Słuchajcie codziennie, tak jak ja to robię. W końcu wam to kliknie. Grupa ma tylko 4 miesiące i tyle osób ma sukcesy. Możecie sobie nawet w zakładce tematy, zrobię specjalnie zakładkę tematy, gdzie są sukcesy, sukcesy chyba rezultaty, czy jakoś tak. Zobaczcie, ile tam jest osób, które odniosły jakieś sukcesy, gdzie coś już się po prostu zaczyna dziać, gdzie one to złapały, o co chodzi. Także moi drodzy, ja też myślałam taką książkę, Justyna, no ty chyba mówisz o kody podświadomości Beaty Pawlikowskiej, to myślę, że można kupić gdzieś przez internet, na pewno można kupić gdzieś przez internet. Dobra, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo mocno, serdecznie, trzymajcie się cieplutko, zaraz wrzucę post, gdzie można zadawać pytania, na jaki temat chcielibyście, żebym zrobiła live'y i będę robiła live'y, żeby wam tutaj jak najwięcej pomóc. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa. Bożenka, świetnie! Świetnie, świetnie, super. Gratuluję wygranej. Świetnie.